Kolejnym z instrumentów mającym zastosowanie w projektach Interreg będzie pomoc przyznawana na podstawie artykułu 20a GBER. To jest drugi rodzaj pomocy dedykowany wprost w rozporządzeniu do projektów transgranicznych, czyli podstawa prawna będzie dokładnie taka sama jak w poprzednim rodzaju pomocy. To jest rozporządzenie 651, rozporządzenie GBER. I dla podmiotów, które udzielają pomocy w Polsce, czyli instytucja zarządzająca bądź partner wiodący czy partner projektu z siedzibą na terenie Polski, dodatkowo rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej. Te dwa akty prawne będą wskazywały, jak udzielać pomocy na podstawie artykułu 20a. Artykuł 20a przypomina już pomoc de minimis z jedną różnicą. Pomoc de minimis, podkreślałem to wielokrotnie, nie może być zastosowana w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, nie może być zastosowana w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Natomiast artykuł 20a GBER, ten rodzaj pomocy publicznej, daje taką możliwość, czyli gdybyśmy mieli zaplanowane działania skierowane do beneficjentów końcowych, którzy to beneficjenci końcowi mieliby brać udział w targach, wystawach, mieliby pojechać na wizytę studyjną, a ich obszar działalności dotyczy działalności podstawowej produktów rolnych, no to w tym układzie pomoc de minimis nie miałaby zastosowania, ale artykuł 20a taką możliwość nam daje. Co ważne, z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków mamy te same zasady, co przy pomocy de minimis, czyli brak zamkniętego katalogu wydatków. Dopuszczalne jest finansowanie wszystkich tych wydatków, które są zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności, które są ustalone dla programu Interreg. To też powoduje, że instrument w postaci artykułu 20a jest instrumentem atrakcyjnym. On nie ogranicza w żaden sposób projektantów, osób, które tworzą dany projekt, dane przedsięwzięcie, nie muszą sugerować się kategoriami wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy publicznej, nie muszą też próbować na siłę modyfikować działań projektu tak, żeby tej pomocy publicznej uniknąć. Przypominam, że pomocy publicznej możemy uniknąć, kiedy wykażemy, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, czyli wszystkie działania w projekcie nie są związane z oferowaniem towarów czy usług na danym rynku, bądź też możemy próbować wykazać, że nie ma pomocy publicznej dlatego, że nie jest spełniona jedna z przesłanek pomocy publicznej. Najczęściej mówimy o przesłance zakłócenia konkurencji, wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi, ale jak wskazałem Państwu w pierwszej części szkolenia, wydaje się, że ta przesłanka w projektach interregowych jest najtrudniejsza do obalenia ze względu na specyfikę programów Interreg. Jaka jest intensywność pomocy? Tu również, jak w przypadku pomocy udzielanej na podstawie artykułu 20 rozporządzenia GBER, jak i przy samej pomocy de minimis, nie ma procentowego poziomu wsparcia. Maksymalny poziom dofinansowania mieści się w związku z tym w ramach poziomu zatwierdzonego dla danego działania w ramach programu Interreg, natomiast kwota pomocy na jedno przedsiębiorstwo jest już tutaj zdecydowanie mniejsza, wynosi 20 tysięcy euro na przedsiębiorstwo. Dlatego intencja i wola ze strony instytucji zarządzającej jest taka, żeby pomoc, która jest udzielona na podstawie artykułu 20a, ta, która nie ma zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowanych, która może być na dowolne działania w projekcie zgodnie z ogólnymi zasadami programu Interreg wydatkowana, żeby tą pomoc wykorzystać nie tylko na poziomie pomocy bezpośredniej, czyli partnera czy partnera wiodącego w projekcie, ale żeby ją również wykorzystywać na poziomie pomocy pośredniej, czyli beneficjenta końcowego. Jeśli któryś z działań przewidzianych przez partnera wiodącego bądź partnera w projekcie może nieść ze sobą ryzyko wystąpienia pomocy publicznej, to dedykowanym instrumentem, tym pierwszym, na który powinniśmy zwrócić uwagę, powinna być pomoc udzielona na podstawie artykułu 20a. Dlaczego tak jest? Dlatego, że to jest pomoc wymyślona przez Komisję Europejską dla projektów transgranicznych. To jest pomoc, która nie będzie zżerała, konsumowała przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis. To jest osobna kwota pomocy. I to, co jeszcze, o czym jeszcze nie wspomniałem, o czym za chwilę Państwu powiem, ta pomoc nie niesie ze sobą żadnych obciążeń administracyjnych związanych chociażby ze sprawozdawczością. Poza oczywiście sprawozdaniem z udzielonej pomocy publicznej nie musimy żadnych więcej raportów tutaj przygotowywać, a tym samym jest to pomoc najłatwiejsza w udzieleniu na potrzeby
przedsiębiorców. Jeżeli wartość pomocy w przeliczeniu na każdego naszego beneficjenta końcowego będzie mieściła się w tym przedziale, to możemy z powodzeniem zastosować artykuł 20a. I chciałbym, żeby Państwo po dzisiejszym spotkaniu właśnie w takim, z takim punktem widzenia wyszli, że w pierwszej kolejności sprawdzam, czy jest pomoc publiczna, to znaczy, czy działania, które realizuję w projekcie, dotyczą oferowania towarów i usług na rynku, inaczej mówiąc, czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą. Jeśli tak, to czy spełnione są przesłanki pomocy publicznej, które będą wymagały ode mnie zastosowania określonego narzędzia, a jeśli tak, to pierwszym narzędziem, które spróbuję zastosować, będzie rozporządzenie Komisji Europejskiej 651 i artykuł 20a, czyli te 20 tysięcy euro na przedsiębiorstwo w ramach projektu Interreg. Dopiero kiedy okaże się, że wielkość pomocy przekracza ten próg, nie mogę udzielić pomocy na podstawie artykułu 20a, ewentualnie można byłoby zastosować jeszcze pomoc de minimis. Natomiast jeżeli mówimy o pomocy bezpośrednio udzielanej przez instytucję zarządzającej, sytuacja mogłaby wyglądać tak samo, czyli jeśli jest pomoc udzielana partnerowi wiodącemu bądź partnerowi projektu, to sprawdzamy, czy każde działanie kwalifikuje się do objęcia pomocą, czy część działań być może partnera wiodącego czy partnera projektu możemy wykluczyć z zakresu pomocy publicznej ze względu na ich niegospodarczy charakter i idąc dalej, czy wielkość pomocy, którą planujemy udzielić w odniesieniu do konkretnego partnera mieści się w przedziale do 20 tysięcy euro, wtedy zastosowanie miałby artykuł 20a, jeśli nie, to sprawdzamy, czy możliwe jest udzielenie pomocy de minimis do 200 tysięcy euro. Jeśli nie, bo na przykład kwota wsparcia partnera podlegająca zasadom pomocy publicznej przekracza 200 tysięcy euro, bądź też może się okazać, że ten nasz partner konsumował już pomoc de minimis z innych źródeł i ma wyczerpany limit, nie może z tej pomocy skorzystać, to wtedy dopiero użyć narzędzia w postaci artykułu 20 GBER, czyli 2 milionów euro na przedsiębiorstwo, ale też z konkretnymi wydatkami kwalifikowanymi wskazanymi w rozporządzeniu, o których mówiłem Państwu przed chwilą.